Może zacznę od tego, jak się znalazłam w tym Ożarowie. O, super. Bo to jest ciekawe. Dobra. Więc tak. Ja skończyłam szkołę bardzo dawno, na starych zasadach, czyli poszłam do szkoły tak zwanego seminarium nauczycielskie. To było seminarium 3 lata i o pewnym kierunku, jak w ogóle biologiem jestem. No i to sami, ale to zaraz po wojnie to było, w 54 roku. Więc zamienili potem te seminarium na ten liceum pedagogiczne. I dawali kiedyś, wie pani, dawali na te angaż pracy. Trzeba było podpisać się, zabrać i 3 lata trzeba było pracować tam, gdzie oni wysłali. I oni mnie wysłali, dostałam ten nakaz pracy, dostałam na taką zapadłą wieś. A ta zapadła wieś to było tak, 6 kilometrów do autobusu, który jeździł raz na tydzień albo nawet 2 razy w tygodniu, a 12 kilometrów do pociągu, żebym się dostała do domu, do siebie. Takie były warunki. Pojechałam tam, no nie, to nie do życia dla mnie, broń Boże, no miałam wtedy ile tam, 20 parę. A że mam w rodzinie, miałam i mam nauczycieli i lekarzy, o, taka jestem. Więc wujek wtedy pracował na AWF-ie i wykładał tam, był geografem bardzo dobrym. No i zadzwoniłam do niego i mówiłam, zabierz mnie stąd, bo ja tu zginę na tej wsi. Do wieś coś niesamowitego. A gdzie? Koło Rypina, a wieś pamiętam, Stalmierz. No to wujek odpowiedział tak, słuchaj, no mam znajomych w Warszawie, nie wiem czy w Warszawie cię umieszczę. I potem dzwoni do mnie i mówi, wiesz, mam jeszcze dla ciebie miejsce, ale nie w samej Warszawie, tylko niedaleko, kamieniem można rzucić, do Ożarowa. Przyjechałam do tego właśnie Ożarowa i dlatego dałam wstęp. Przyjeżdżam do tego Ożarowa, mój Boże, to się bardzo nie różniło tam od tego. Od tej wsi? Od tej wsi. A więc, to był 54 rok. Pamiętam, jak dziś to była tylko ta poznańska ulica. O, jedna jedyna taka. Wokół tej poznańskiej rowy były. A za rowami wszędzie połacie, no, buraki, cebula, marchewka. No wszystko plantacja tych badylarzy. No i przyjeżdżamy do tej szkoły. No wujek przyjechał, mówi, chodź, pakuję, zabieram cię, pojedziemy do tego Ożarowa. No szukamy tej szkoły, a to była ta stara szkoła, wie pan. Ta stara szkoła. Przy szkolnej tak zwana jedynka. Jedynka, ta stara, co potem dobudowali. Tak. Ta jedynka. No, szukamy tam kogoś z dyrekcji, czy tam kierownik. Dawniej to było kierownik. Było taki pani kierownik, Lewandowscy się nazywali. Ona z mężem była, no i rządzili tą szkołą. No, przedstawiłam się, że chciałam pracować i tak dalej. A jeszcze mówiłam do wujka, wujku, ja nie mogę na wsi zostać, bo ja muszę skończyć swoją biologię. Ja muszę dojeżdżać, żeby się douczyć. No i ona mówi, no bardzo dobrze, cieszymy się, że młodzież do nas przyjechała i tak dalej. No to zobaczy pani tą szkołę w środku. Zachodzimy do tej szkoły, a tam tak, piece kaflowe, dymiące, w ogóle coś okropnego. Podłogi były, wie pan, tym pyłochłonem czarnym. No, napryskiwane, czy jak tam, w jaki sposób to robione, nie wiem. Tym pyłochłonem. Te klasy okropne. Boże kochany. Dlaczego okropne? No takie były jakieś, to wszystko było takie nieprzyjemne. No wujek mówi tak, no decyduj się. Chcesz tu zostać, czy nie? Radzę ci zostań, bo masz Warszawę pod bokiem.
i na uniwerku sobie będziesz wieczorowo douczała się, zrobisz tą biologię, zrobisz dyplom biologii. Pomyślałam, no mówię tak, dobrze, to ja tu zostaję już. No ta pani Lewandowska, czyli ta pani kierowniczka, serdecznie mnie nas przyjęli, zrobili taką kolację bardzo elegancką, naprawdę tak bardzo serdecznie przyjęli. No i zaczęłam pracę. No i od razu się zapisałam, żeby się kształcić dalej. I jeszcze to były klasy łączone. Pół klasy było takiej, któraś tam klasa, druga połowa była taka. Jedynka, czy klasa druga, klasa trzecia, to się tak przechodziło. Warunki było byle jakie. No, ale gdzie ja będę mieszkała? Więc ta pani kierownik mówi, wie pani, na strychu są tam takie pokoiczki. Na strychu. No na razie pani sobie tam jakoś zamieszka. A będziemy się starali na mieście, no na mieście, no niech będzie na mieście, znaleźć jakieś mieszkanie. Idę na ten strych. No mój Boże kochany. Mówię, Boże, wujku, to jak tu żyć, jak tu mieszkać? No cicho, no jakoś wytrzymasz. Ale przyszła ta pani Lewandowska i mówi, tam w piwnicy są takie łóżka powojskowe, stare takie. Przynieśli to łóżko, jakąś tam ławkę, jakiś stolik. No i tam zamieszkałam. Ale w nocy nie mogę spać. A dlaczego? Chrapanie? Latanie, coś się, szuranie, a tam szczury były. No, a mówię, słuchajcie, szczury kochane, róbcie co chcecie, ja muszę spać. No i koniec. No nie zjadły tak, panią. Co? Nie zjadły. Nie, czy normalne takie szczury. No takie były warunki, więc... W zimie to tam się normalnie w paltach się uczyło, w rękawiczkach, dzieci się nie rozbierały, no bo te piece nie grzały dobrze, to takie tam trochę. Woźny był jednoręczny, nie miał jednej ręki, ale jakoś tam radził sobie z tym wszystkim razem z żoną. No i tak się jakoś to uczyło. No potem były zarządzenia, więc mamy dochodzić do Duchnic i tam zorganizowali takie kursy dla analfabetów. I tam się chodziło, do tych, tam się chodziło, zima, śniegi takie, no i tam tych, i to za darmo się uczyło tych, tych analfabetów. Skąd oni byli? To z Ożarowa, Ożarów, okolice. I tam było centrum tych analfabetów. No potem założyli szkoły wieczorowe. Nie do, ci, co tak nie skończyli, tam po dwóch klasach, po trzech, no to się uczyło i w tej szkole wieczorowej. Wie pan, i za to już nam płacili, za wieczorówkę już nam oddzielnie płacili. Oddzielnie tu i oddzielnie było tu normalnie. No i tak ta praca wyglądała. Jak się dorosłych uczy? Dorośli, powiem panu, że naprawdę podziwiałam ich chęć, żeby skończyć tę szkołę. Naprawdę, bardzo chętnie uczyli. Natomiast ci analfabeci, ci analfabeci, z nimi była trudna praca. Trudna praca, bo oni ani pojąć nie... Ani chęci, ani czegokolwiek, żeby zrozumieć. No ale jakoś tam się nauczyli tego podpisać, przeczytać. Nawet czytanki czytali, a potem już po roku, po dwóch latach, no to już były, potrafili nawet sklecić zdania, opowiedzieć, co się czytało, co zrozumiałeś, nawet umieli już powiedzieć. Także już potem jakoś tak to szło. To ludzie też ze spółdzielni musieli być, prawda? Tak, tam była taka spółdzielnia PGR, takie coś było. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Tak, to, tak.
tam było ogromnie dużo tych analfabetów, było bardzo dużo. No to przecież to lata 50., no to co o czym tu mowa. A człowiek wtedy był młodziutki. No i tak się, wie pan, tak się pracowało. Potem pierwszym po tych państwach lewandowskich, jak już byli starzy, poszli na emeryturę, takim kierownikiem był pan, no i zapomniałam nazwisko, Adamczyk. Stary już, też taką brudką. Pamiętam, jak jeździł na konie, na służewiec, taki koniarz był. Ale jako kierownik był wspaniałym człowiekiem, kulturalnym bardzo, tak. Potem po tym Adamczyku był z Warszawy, przyjechał no, ten kierownik, tak papieżyński. No, to też był chyba ze 3-4 lata i po papieżyńskim potem był pani ta kobieta, była pani, pamiętam nazwiska, no i uczyła nas, ile nas było wtedy, nas było niedużo, chyba z 6 do 10 osób. Taki pan Głód uczył ze mną, pan Słomiński, już nie żyją, to tylko ja tak długo. Pani opowiedz już o tych starych nauczycielach. Proszę? Pani opowiedz już o tych starych nauczycielach. Więc pan Słomiński to był taki dziwny nauczyciel. Grał na skrzypcach, uczył muzyki. Ale nie mógł sobie poradzić z uczniami. A uczniowie co robili? Ponieważ ta jego klasa była na parterze, to on ty grał na skrzypcach, oczy zamknięte, a chłopcy oknem, oknem, już żadnego nie było. Ja wchodzę do klasy, bo coś miałam do niego jakiś interes. Nie ma uczniów. Ja mówię, kolego, ani jednego ucznia nie ma, gdzie oni są? O mój Boże, znów uciekli. Z nim to było już naprawdę kino. Więc mówię, wie pan co? No nie może tak być, że pan na lekcji jest i pan nie wie, że uczniowie uciekają. No ale to był taki, tak na tych skrzypkach grał i tak przygrywał. Pan Głód? A pan Głód był historykiem. Pan Głód był historykiem, to był twardy, mocny nauczyciel. Bardzo dobry, muszę panu powiedzieć. Nie mam słów uznania i jak się bardzo poświęcał. Wie pan, dawniej z takim poświęceniem pracowaliśmy, naprawdę. Nikt się nie pytał o pieniądze. Dawali tak zwane godziny, które trzeba było pracować, a nie płacili. Tak zwane dodatkowe coś tam. Zapomniałam, jak oni to nazywali. I to trzeba było odrobić w tygodniu nawet 1 i 2 godziny, za które nie płacono. To był nauczyciel naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Historyk wspaniały. I biedny go spotkało, bo tak dostał bardzo ciężkiej cukrzycy. Potem cukrzyca rzuciła się na oczy i był niewidomy. No i potem już poszedł na emeryturę taką zdrowotną, no taką już chorobową emeryturę. No i tak tam dożył jakoś. A inni nauczyciele? Słucham? Inni nauczyciele, z którymi pani zaczynała? Jakieś anegdoty? A taka była pani Jankiewiczowa. Była polonistką. Też dobra nauczycielka, bardzo wymagająca. I myśmy pracowali naprawdę z poświęceniem. Naprawdę się nie pytało za ile, za jak. Nam była przede wszystkim uczyć, jeszcze raz uczyć. Człowiek pisał wtedy te konspekty, musiał mieć konspekty. I tak jak przecież długo uczyłam potem, proszę pana, to jak przyjechał wizytator na wizytację,
taki był wizytator, który potrafił zwizytować wszystkie lekcje, i geografię, i polski, i to, wszystkie lekcje. I wtedy było podsumowanie. Tak naprawdę wszyscy się byli wszyscy naprawdę wspaniale przygotowani. I powiem panu, że to nasze moje seminarium nauczycielskie, a potem przeistoczyli to na i po tych liceach pedagogicznych trzeba było robić eseny. Mnie esen już nie od... Nie, studia nauczycielskie. Mnie esen już nie od... To bo ja skończyłam tą starą szkołę, to seminarium nauczycielskie. Tak. Mnie esen nie obowiązywało. Ale żeby iść na studia, to trzeba było mieć eseny. Co to jest ten SM? Te studium nauczycielskie, tak. Te dokształcanie. I to trwało 2-3 lata i wtedy było się już pełnym nauczycielem. No, a ja, ponieważ kończyłam tą starą szkołę i oni mi to zaliczyli, także mogłam iść już zapisać się na wyższą uczelnię bez kłopotu. I skończyłam tą biologię swoją, zrobiłam dyplom. Skończyłam biologię i proszę pana, inne były warunki, naprawdę warunki pracy były inne, to znaczy ja potrafiłam wykorzystać 3 lata urlopu płatnego dla poratowania zdrowia, bo rzeczywiście szwankowało mi zdrowie i dostałam 3-letnie płatne urlop na co teraz nie ma mowy, żeby coś takiego było. I to było bardzo korzystne i bardzo dobrze, bardzo dobre. No i tak się pracowało. Potem, a była taka pani nauczycielka i pani, pan sobie wyobraża, ona była starszą osobą, jeżeli była już taką babcią, no to ona jak pracowała jeszcze, to miała już chyba ze 60-70 lat. I ona mieszkała w Gołąbkach, a nie miała pociągu dobrego, żeby być na czas tu w Ożarowie. To pan sobie wyobraża, że ona z tych Gołąbek pieszo chodziła. Pieszo przychodziła do szkoły, żeby stanąć i pracować. Ja podziwiałam tą panią, no, tą panią, jak ona się nazywała, zapomniałam. Tą panią z tych Gołąbek, taka wiem, na imię miała Władysława, ale zapomniałam nazwisko. I ona dzień w dzień, jak nie miała pociągu, to przychodziła pieszo. A pociągi to były tam raz na 2-3 razy na dzień, jakiś tam pociąg był. Już były elektryczne, faktycznie były elektryczne, tylko tak te pociągi jeździły. I ta, o, pani Podwysocka. To była kobieta, wie pani, to była wyjątkowo pobożna. I ona miała taki wypadek. A czego uczyła? Polskiego. To była bardzo dobra polonistka. Spod jej ręki to wychodzili naprawdę wspaniali ludzie. Bo ona jej uczyła w szkole średniej też. I proszę pana, na wakacje, zrobiła wycieczkę przed wakacjami. Pojechała w Wisłę, jakaś tam do Młocin, czy gdzieś tam wzięła tę klasę. I pani Podwysocka wraca z tej wycieczki, trzyma na ręku ubranie ucznia i mówi do kierownika tak. Wtedy był pan Papieżyński. Panie kierowniku, Pan Bóg zabrał jednego ucznia. To był szok. Chłopak uciekł, utopił się po prostu. I ona wróciła i jeszcze taka była fanatyczka. Proszę panie kierowniku, Pan Bóg zabrał nam jednego ucznia. Kąpali się, tak? On po prostu odciął się od mnie. Niezauważony był widocznie. Poszedł, chciał się może wykąpać, albo w każdym razie on się utopił. No to był szok. Taki Kiedrowski nazywał się ten uczeń. I
muszę panu powiedzieć, że o dziwo ci rodzice nie wnieśli żadnej skargi. Przyjęli to z taką rozpaczą, ale z godnością to przyjęli. I tylko powiem, pamiętam te słowa, bo to był taki apel ogólny, jak powiedział ten ojciec tego dziecka. No stało się, a wierzę, że pani na pewno nie chciała tego, a uczeń był na pewno niesforny, dlaczego się odłączył i dlaczego poszedł. Rodzice to przyjęli z pokorą, z żalem, no ale nie robili żadnych skarg, absolutnie. Także to wszystko jakoś tak przeszło. No to był wypadek bardzo trudny dla nas do przeżycia i dla niej, i dla szkoły, i dla rodziców. Potem miałam taki dar, trochę grałam na pianinie, miałam taki dar do tańca, do tego i założyłam taki zespół taneczny. Rodzice, to znaczy rodzice się złożyli, bo to nie było pieniędzy. I troszkę tam dostaliśmy z kuratorium, czy tam skądś, nie wiem. Poszyte były stroje piękne. Nawet z tym swoim zespołem występowałam w Warszawie. Tak, także miałam satysfakcję, rzeczywiście. Musiała pani, a jacy byli uczniowie? Nie, tak jakby nie skończyła pani przeglądu nauczycieli, miała pani uczniów w tym kółku tanecznym. Tak, tak. I na początku, jeśli mówi pani o tym, że to były pola badylarzy, to byli rolnicy. Rodzice, tak. Aha. To byli rodzice. Zmieniali się ci uczniowie? A ci rodzice, wie pan, to byli badylarze, ale oni ciężko pracowali. Czy pan wie, że teraz to samochody i tak dalej, motoryzacja. A oni wstawali o drugiej, ładowali nawozy z końmi, nawozy, swój ten buraki, marchew, pietruszka, cebula i tak dalej i jechali na zieleniak do Warszawy, żeby to sprzedać. Więc oni tyrali, naprawdę, to nie było tak jak teraz. Nie, nie. To czy te wozy jechały tą ulicą do Warszawy. Wcześniej bardzo wyjeżdżali, żeby tam trafić na ten zieleniak i żeby to jakoś sprzedać. Takie to były warunki. A dzieciaki też pomagały? Kto? Dzieci rodzicom? Tak, tak. Duże nieobecności? Tak, tak, pomagały. Pomagały, tak, tak. Ale powiem panu, że jak potem uczyłam już teraz nowocześnie, to nie ma porównania dzieci tamte, a te. Tam jak uczeń człowieka popchnął, czy dotknął, stanął, przeprosił. Przede wszystkim uczyliśmy kultury. Przede wszystkim. Naprawdę. Uczyło się, jako uczyło się przedmiotów, ale tak bardzo dbaliśmy o to, żeby dziecko było naprawdę grzeczne, wykształcone, grzeczne. Te wiadomości musiał mieć. I ja panu powiem, naprawdę wtedy byli ludzie naprawdę dobrze wykształceni. To nie teraz. Nie ma w ogóle co porównać. No i tak przeuczyłam, proszę pana, 50 równe lat. A mam emeryturę, że ledwo mogę koniec z końcem splątać. Współczuję. Ale nie chcę o tym rozmawiać, pani Jadwigo. Nie, o tym nie będziemy rozmawiali. Ale nie. Współczuję. Natomiast niech pani opowie, jak się zmienia też ten skład uczniowski. Uczniowie byli fajni, byli tak samodzielni. Te zarządy szkolne, te szkolne... Te samorządy szkolne, ten przewodniczący samorządu szkolnego, oni byli tak zorganizowani, oni potrafili wszystko zrobić. Człowiek naprawdę się nie narobił przy tych sprawach. Zorganizowali wszystko. Słuchajcie, robimy kulik. Tak wszystko organizowali, chodzili po ludziach, zbierali do tych gospodarzy, którzy będą mogli z końmi, czy jak na ten dosanek.
Wspaniale było. Naprawdę uczniowie wtedy byli bardzo dobrzy. Kulik na przykład, co jeszcze organizowali? Kulik się organizowało, no te wycieczki różne się organizowało. Do różnych miast się jeździło, żeby te dzieci coś zobaczyły. Do kina, do teatru się jeździło. Z tymi dziećmi się jeździło i to były tak mądre dzieci, że zachowanie ich było po prostu bajeczne. Człowiek nic się nie zdenerwował. Nic się nie zdenerwował. Naprawdę dzieci były wspaniałe. Ale powoli zaczyna też mieszkańców Wożerowy w ogóle przybywać. Budują się bloki dla huty, kabla. Tak, tak. No, zaczęło się Ożarów rozwijać. To fakt. Już zaczęły domki powstawać, budować się. No to teraz to już to jest ten Ożarów, to jest wielkie miasto teraz, naprawdę. I obszarowo i w ogóle, no jakie budowle piękne, jakie wille, jakie, no to już nie ma co porównywać nawet. To niech pani opowie, jak było kiedyś. A kiedyś to mówię panu, były chatki, takie chatki. Ci gospodarze to mieli nie domy tak jak teraz, tylko mieli takie chałupiny. Drewniane, takie, siakie, owakie. Naprawdę, że było to nędzne. Nędzne, wszystko było nędzne. Te sklepy. No było tak jakoś, byle jak. Ale jak się robiło na przykład zabawę sylwestrową, no to rodzice wchodzili, bardzo pomagali. Pamiętam, jak oni w tej starej szkole jedną klasę była udekorowana po zimowemu, pięknie, no coś pięknego. Druga sala była inna, wiosenna, tak ładnie. I te rodzice, proszę pana, tak dawali dużo dla szkoły, swojej własnej pracy, naprawdę swojej własnej pracy. I rodzice byli wspaniali, naprawdę, robili takie różne wieczorki, robili takie spotkania z kawą, z przyjęciem jakimś, czy kanapeczki, czy coś, no naprawdę było wspaniale. Współżycie z rodzicami i dzieci były zupełnie inne. Ale staram się znaleźć tam jakąś anegdotę, jakiś szczegół, który może pani opowiedzieć. Z anegdot, wie pan, tam nie umiem opowiadać tych anegdot. W każdym razie, no cóż ja mogę więcej powiedzieć, no tyle. Potem zaczęła się budowa tej, potem przyszedł taki pan Mańkowski. No to za jego czasów budowano tą szkołę nową. To za jego czasów była to budowana ta szkoła. No i teraz widzę, że to rozbudowane jest to wszystko. Teraz już zupełnie inaczej jest. W Duchnicach jest nowa szkoła, jest bardzo dużo. A też jest, szkoła się sama robi coraz większa. Jak wam się też to w szkole układa? Jak co? Jak wam się w szkole układa? Jak jest coraz więcej ludzi, coraz więcej dzieci? Jak też się jakby zmienia samo nauczanie? No więc klasy były potem, jak już zaczęło przybywać i ludzi wszystko, to klasy mieliśmy po 32 osoby. To były duże klasy. Duże były klasy, także nawet to była ciężka praca, 30 parę uczniów, bo tych klas było mało, dzieci przybywało, szybko jakoś tak tu się sprowadzali ludzie z różnych okolic, także szybko tutaj rosło i młodzież szybko, i te szkoły, i te klasy były wypełnione dziećmi, także było naprawdę zupełnie. I kiedyś były te łączone, a potem to już klasy były duże, po 30 parę uczniów było to. Ale już mówi pani o rodzicach, że byli wspaniali. Trudno mi uwierzyć, że wszyscy, tym bardziej, że mówi pani, że ze wszystkich stron.
przyjeżdżali, jakby, że i do kabla, i ludzie się w ogóle sprowadzający. Trochę się też ten skład osobowy w klasach zmienił. To nie były już klasy synów chłopskich, tylko takie klasy bardzo różne. Niech pani o tych ludziach opowie, no bo Ciężarów trochę też zmienił jeszcze od tego powojnia nawet. No zmienił się, no. No to znaczy, wie pan, 50. lata, 60., 70., no to już było zupełnie inaczej. No to zupełnie inaczej. No jak rozbudowa, zaczęła się rozbudowywać cała, cały Żarów się rozbudował. Ludzie masowo przyjeżdżali. Tu się sprowadzali rzeczywiście. No to wie, więc wie pan, no to i ta, ten skład młodzieży był zupełnie jeszcze inny. Zupełnie inny. No a potem młodzież była. Co się zmieniło? Kiedyś, dawne lata, nauczyciela szanowano. Bardzo. Nauczyciel był tym autorytetem. A teraz nie, chce pani powiedzieć. A teraz, no niestety nie. I teraz, wie pan, to się wszystko zaczęło od tego momentu, jak dzieci mieli głos. Dzieci mieli głos. Nie wolno było nawet ani krzyknąć, ani nic do dziecka. Trzeba było bardzo subtelnie, bo w tej chwili rodzic, awantura. Pamiętam, dojeżdżała taka pani, ona nawet książki pisała, zapomniałam jak ona się nazywała, polonistka. I ona z dzieckiem miała zatarg jakiś. Jak wparowała matka, ale to już w te czasy, teraz już w te czasy, jak wparowała matka, jak zaczęła ją wyzywać, ale to ordynarnie i na kaje różnie, to było coś niesamowitego. I pan wie, że jeszcze pojechała do kuratorium ta matka, tak prowadziła sprawę, że dziewczynę zwolnili. Karnie, dyscyplinarnie zwolniona była. Potem już siedziała, pisała te książki swoje dla uczniów. Już nie poszła do pracy, tylko te książki pisała. I zdarzyło się więcej takich historii przez ten czas, kiedy pani pracowała? Zdarzyło się, były. Były, ale to dawniej nie było takich rzeczy, tylko teraz już w tej naszej kochanej Polsce. Teraz takie rzeczy były różne, że nie było wolno nawet nic do dziecka głośniej powiedzieć. Absolutnie. Taka prawda. A jak wam się żyło, mówi pani o tej obecnej Polsce, a jak wam się żyło z tą dawną PRL-owską? Z tą PRL-owską Polską. Pochody pierwszomajowe, takie rzeczy. A no tak, więc dobrze, że pan to zaczął o tym. Trzeba było chodzić, czy się chciało, czy nie chciało, na te czyny społeczne. No to się chodziło na te czyny społeczne. No to się chodziło na te wykopki, na to tam, na to siam. No trzeba było to robić. Co to znaczy na czyny społeczne i na wykopki? Dużo tego było? Chodziło się do, też tam do tych duchnic. No chodziło się no, na te... No ale kto chodził? No nauczyciele chodzili. I co, ale... No... Z uczniami. Aha. Bo to były czyny społeczne. I mieliście zapis, że klasa... Tylko chodziły klasy starsze. Aha. Dzieci nie chodzi. Te starsze klasy, szóste, aha, siódme... ósme klasy. I to... co? I zapisane było, że szósta A ma dzisiaj zamiast lekcji ma wyrywać burachi? Nie. Nie wiem jak to powiedzieć. No w każdym razie chodziło się na te czyny społeczne. Na te czyny społeczne. W PRL-u tak to było. Na te czyny społeczne. Potem na te pochody pierwszomajowe trzeba było lista
O, jeden powiem panu taką rzecz, jeszcze dawne, jak umarł ten Stalin. Tak. No, apel zrobili. Tak. Jeszcze w te dawne. No, umarł Stalin. No i tam jakiś uczeń się roześmiał w czasie, kiedy było na tym apelu. Jaka to była awantura, co on zrobił, że ten uczeń powinien być wydalony i tak dalej, i zawieszony na ileś tam. I my nauczyciele do kierownika żeśmy poszli, że nie może tak być, żeby uczeń był zawieszony z tego powodu. No troszkę się tam roześmiał, nie wiadomo z jakiego, nie z tego powodu, że Stalin nie żyje, tylko coś tam musiało między chłopcami być. To był taki incydent byle jaki naprawdę. A nic się z nim nie stało? Nie. Nie. A gdzie żeście, znaczy do Warszawy się jeździł na pochód? Pierwszomajowy czy w Ożarowie były? W Ożarowie były pochody. Trybunę urządzili i w Ożarowie były to... A gdzie była trybuna w Ożarowie? Tu gdzie ta biblioteka, nie biblioteka, tylko tam gdzie jest... Tam ten nasz teraz urząd się tam mieści. Na Kolejowej tu? Nie. Na... A tam gdzie Uśmiech? Tak, tam gdzie... O, naprzeciw Uśmiechu to się tam... I tam była trybuna. Tam zawsze trybuna stała. I kto odbierał te A o trybuna to była cała świta. Pierwszy sekretarz partii. Tutaj w Ożarowie. Tak. Całe plenum. No ci wszyscy... Notable, wszyscy notable na tej trybunie. No i na pochodzie trzeba było być obowiązkowo. Całe klasy machały. Tak, a już nauczyciel to musiał być. Chory, nie chory musiał iść. Koniec, kropka. Tak. I co, i huta pewnie też szła, kabel tak? Kabel szedł, huta szła, parkieciarnia szła, bo to była tam parkieciarnia taka. Za torami, tak? Za torami, parkieciarnia, potem huta, no. No i potem rolnicy też szli, tak, oczywiście. No te pochody były takie, że hej. Jak one się kończyły? No kończyły się, no przeszedł pochód, kończyło się, każdy się rozszedł, koniec. Nie było żadnego dalszego ciągu? Nie było nie. Większe niż Boże Ciało, niż taka procesja z Bożego Ciała? Wtedy te Boże Ciała to były znikome, bo ich w ogóle chyba nie było tych Boży Ciał, chyba nie chodziła ta procesja, nie pamiętam. Nie pamiętam, nie chodzili, tylko jakoś... Tak po cichu gdzieś chodzili wokół kościoła, czy co, nie wiem. W każdym razie, ale pochody to były. I orkiestry były, tak. I klaskanie było, i śpiewy były, i uśmiechy były, i wiwaty były. Co ale mi... też w PRL to prawda... Te pochody, ale i także stan wojenny. Jak był w stanie wojennym? Mieliście jakąś solidarność w tym, albo po prostu jak to wyglądało? Wiem, że zawiązywała się solidarność, ale po cichu. Ta solidarność zawiązywała się po cichu. Kto chciał się zapisywać, to się zapisywał. Należał, ale się nie delektował tym. Należał, ale nie delektował się. Ja się tym nie interesowałam, to w ogóle to... Nie było tam w ogóle o czym mówić. No to tyle mogę panu powiedzieć, bo... Ale zaczyna się stan wojenny i do szkoły dzieci nie chodzą. Co się dzieje? Stan wojenny... Tak panią ciągnę jeszcze za język trochę. No stan wojenny... No to był taki straszny. Taki był postrach, naprawdę postrach był. No, ale jakoś się przeżyło to wszystko. Co tu mówić? No, ale to mi pani powie. Bo Warszawa była obstawiona. I była obstawiona tam na Jelonkach, czy była obstawiona tutaj? Przecież te wozy były, te bojowe, po prostu postawione na rogatkach. No i generalnie też pomiędzy chyba Warszawą a Ożarowem, że to tak... No nie wiem, jak to tam było. Ja tam nie jeździłam, nie szukałam niczego więcej.
Tam nie interesowałam się, siedziałam cicho, żeby mnie... Ale była groza, jednym słowem? Co? Była groza, czy... Żeście się martwili, bali, że przyjdzie wojna, czy też jakoś to tak znośnie? Nie, znośnie. Ja, to znaczy, wie pan, ja tak bardzo to nie wiem, jak to było. Ja w każdym razie cicho siedziałam, żeby mnie nikt nie zabrał, nie wsadził gdzieś do kicia jakiegoś. A kogoś wsadzili w Ożerowie? Nie. Mhm. Nie, nie, nie. Czyli po cichutku raczej. Nie, nie, nie. Potem przychodzi rok 90. Są straszne, pamiętam, znaczy straszne, duże strajki nauczycieli w ogóle, 92 i tego typu rzeczy. Wszyscy dużo strajkowali. Strajkowali nauczyciele, no, ale to nic z tego nie wyszło. Mhm. Troszkę powychodzili. Tych strajków było mało, tak naprawdę. No, ja doskonale pamiętam, tygodnie bez szkoły, bardzo mnie to cieszyło. A pan jest Ożarowski, nie? Nie, z Warszawy. Ja tu mam tylko stąd rodzinę. Ale to nieważne. W każdym razie pamiętam te strajki. Strajki były. Udało się coś osiągnąć? Jak one wyglądały? Niedużo. Wie pan co, że na te strajki nie było takich wielkich tłumów. Mhm. To było takie... Raczej takie zdziesiątkowane strajki, według mnie. Nie było to takie jakieś nadzwyczajne. Bo to właściwie nic nie dawało. Nic nie dawało, nic się nie polepszyło. Tylko jak pani Suchocka była premierem, to pierwszą rzecz, jaką zrobiła, obcięła nam dodatek 30-procentowy. Z miejsca. Jak tylko objęła urząd, od razu obcięła. 30% nam ten dodatek. Po prostu 30% pensji, tak? Tak. To, jest, to było dużo. Bardzo dużo zabrała. To, bardzo dużo. To było bardzo dużo zabrała. Z miejsca, jak tylko weszła, od razu to zrobiła. No a tak to... No na pewno dużo powiedział panu doktor Orsik, bo on tam jest, w tych Zbowidzie jest. Tak, tak, tak. Ale wie pani co, tak trochę już bardziej to jakbym patrząc na bok, to nie chodzi o to, co on mi opowiedział, czy o wojnę, czy tam o jakieś takie historie. Chodzi o to, żeby wyszedł z tego pełen obraz. Będę gadał z panem Zgudką z Huty. Mam tego rolnika stamtąd, jest Orsik tutaj i tak to się powoli... Skleci to pan jakoś. Tak, tylko że... To, co nie potrzeba, pan wytnie. No to zaraz, to wszystko, co gadamy teraz, to będziemy wyrzucać. Tylko chodzi o to, żeby w tym było więcej takich smaku historii. Widzi pani, że ja panią tak ciągnę za język. O stan wojenny, o pochody. Szukam takich anegdot, no szczerze mówiąc. Jak pani pamięta to wrażenie z Ożerowa, z pierwszych chwil? Przyjechała pani, te rowy są, i błota pełno. Ojej, wie pan co, no... Nie było żadnej kwiaciarni, nie było nic. Tylko była w Ołtarzewie byli księża Palotyni. Oni mieli ogród i tam się chodziło do nich kupować kwiaty. No to tak latem to latem, ale jak zimą człowiek chciał jakieś kwiaty z jakiejś okazji, no to a w ogóle chodziło się dotąd po śniegach, po pas, no wie pan, warunki były straszne, no bo to tak, ta jedna ta poznańska, a tak to ani trotuaru, ani nic, tylko takie ścieżki i to były coś niesamowite. Ożarów był to taka wiocha, jeszcze raz wiocha. W życiu bym tu nie została, gdyby nie ta Warszawa, żebym ja skończyła tą szkołę. Tylko to mnie zatrzymało. A zadowolona pani po czasie jest z Ożarowa, jak wyrósł? A teraz tak. Teraz Ożarów jest i obszarem ogromny, ale jakie, no nie wiem, czy pan tak ogólnie widział, jakie są piękne wille, jakie piękne budowle, jakie piękne bloki. No jest w tej chwili naprawdę bardzo ładny. O ile pamiętam, to szkoła też nie miała żadnego sąsiedztwa. Była po prostu pusta tam pośród tych pól. Pola były, pola
było tylko buraki, marchewka, pietruszka, cebula, kalafior. Całe połacie tylko było to, bo oni tylko to uprawiali, wadlarstwo. Nic więcej. I ta tylko poznańska. A samochody to też jeździły bardzo rzadko tą poznańską. Rzadko. A na przykład potem już jak byłam mężatką, to mój mąż na rowerze do Warszawy, to na rowerze jeździł. Ale warunki były ciężkie tutaj. Życie ciężkie było. Sklepiki były takie, jeden od drugiego trzeba było biegać. No naprawdę. A potem jak były te kartki i w tych kolejkach, wie pan co, no to żeby stanąć i coś dostać, to trzeba było wstać o 5:00, żeby coś dostać na te kartki. A co to są kartki? I w ogóle cały ten system kartkowy? Tak. No to te kartki. Na wódkę, na mięso, na wszystko były kartki. Ale pani Jadwigo, niech pani opowie, co to jest, tak gimnazjaliści opowiedz, co to jest system kartkowy? Co? Co to jest system kartkowy? No system kartkowy, no to były takie bony. I a przecież dawali... są pieniądze. Co? Przecież są pieniądze, nie było pieniędzy? Nie, to znaczy pan w ogóle nie wie, o co chodzi. Ja wiem, tylko chodzi o to, że tak ktoś będzie nas słuchał później. Aha. Proszę pana, wprowadzono kartki na żywność i pan dostał na przykład na mięso i na tym mięsie, w tych kartkach było, że pan dostał kilogram takiej wędliny, pół kilo takiego mięsa, pół kilo takiego, koniec, kropka. Na rodzinę czy na osobę? Na osobę. I żeby to dostać, to trzeba było wstać o 5:00 rano, żeby w ogóle to dostać. Ale pieniądze też trzeba było płacić. A to trzeba było płacić. To kartka to jest tylko to, żeby dali tyle, czyli co to, tam pisze. Czyli to było takie pozwolenie na kupno. Na kupno. Bo brakowało najprawdopodobniej. Bo nie było, no w ogóle nasza gospodarka już tak upadła, że nie było wolnego rynku, tylko trzeba było wydzielać. No a był taki Krasiński, on był jakimś ministrem. Pamiętam, jak dziś w telewizji mówił, że trzeba jeść tylko pół jajka dziennie. Ugotować jajko i pół jajka kazał jeść. Taki był mądry ten pan minister. A co z drugą połówką? Nie gotować? Kazał gotować, bo jak inaczej jajko podzielić? Kazał pół jajka jeść. No to trzeba ugotować to jajko. No i te kartki, na te kartki no się chodziło, no chodziło się, wstawało się raniutko, żeby dostać te... Gdzie te sklepy mięsne, gdzie? Tu na rogu był taki, teraz jak na rogu... Jak na kolejowej, się, tak? Na tutaj, jak się wie pan, idzie już, tak? Jest takie, pisze tam wódka i tak dalej, to tam było ten mięsny. Ach, tak, tak. Tu to był mięsny. Na poznański, tak. Tak, to był mięsny. No i tam się chodziło do tego, bo drugi był tam gdzieś pod ołtarzewem, a trzeci był tam gdzieś pod kablem. O, no to tak były rozpaprane, roztrzepione te sklepy. No to trzeba było, chodziłam właśnie tu, o tej 5:00 się wstawało. No i żeby do tej 8:00, bo jak na 8:00 do pracy, no to żeby dostać to, otwierała tam o tej 6:00 czy 7:00. Już czy kolejka stała, tak? Oj, kolejka, jakie były kolejki. A jaki to był krzyk, jak jeden przez drugiego chciał tam. Boże, co się wyprawiało przy tych kolejkach, to było coś okropnego. No to było dalej, nie można było tak żyć. Naprawdę nie można było tak żyć. Bo to już było takie uciążliwe i takie podłe, że to już karygodne było po prostu. Ale ja to rozumiem tak, brakowało towaru, ludzie dostawali kartki, te kartki też niewiele dawały, więc ludzie po prostu byli źli na siebie, tak? No tak, no. No mówi pani, że nie dało się tak żyć. Nie dało się tak. Nie dało się żyć, że ludzie warczeli na siebie, czy ludzie nie dało się żyć, bo nie było co do kartka włożyć? Nie, ludzie, na przykład jeden przyszedł, drugi przyszedł, trzeci,
I naraz ten jeden mówi, że tu sobie zamówił kolejkę, prawda? A ta druga mówi, że ja pana nie widziałem w kolejce. I te awantury były takie różnego typu w tych kolejkach. To było coś okropnego. Tylko, że ja to już miałam taką wygodę, że już ja tak po tych kolejkach potem nie chodziłam. Mąż brał te kartki i w Warszawie pracował. I to w Warszawie tam załatwiał ten przydział i przywoził już. Przywoził, także ja już nie chodziłam z tymi kartkami, już się nie kłóciłam z tymi ludźmi tam. Czyli on to załatwiał, te sprawy. A też chyba kartki i brak towarów powodowały, że ludzie się zaczęli wymieniać między sobą różnymi rzeczami. To taki system załatwiania. No i tam ludzie się mogli wymieniać. Nawet były kartki na wódkę, pół litra wódki było. Ale nie wiem, czy to na osobę, nie pamiętam, czy to na, czy na rodzinę. Coś tak było, te pół litra wódki, to pamiętam. Było tak w tych kartkach. No i była wędlina, mięso takie. I tam w sumie było dla osoby niecałe 2 kilogramy. Na cały miesiąc oczywiście. Na cały miesiąc. Ale dawał radę, no wszystkiego brakowało. Brakowało materiałów na dom, czegokolwiek, czegokolwiek. Trzeba było wymieniać. Jak się wymieniało te rzeczy? Ale z czym wymieniane? No nie wiem, że na przykład kartkę na to, co człowiek potrzebował. Wymieniała się pani kartkami albo mąż? No ktoś tam się może wymieniał, ja się nie wymieniałam. Miałam te kartki, to trzeba było kupić na te kartki, co ja mam. On na swoje kartki, no i... No i razem było tyle i tyle i ten pan tych kartek nie pamięta. Pamiętam. Nie pamięta. Mam dwa fragmenty urwane w głowie, ale nie chcę o tym jakby... Taki jeden, że mama mi pokazuje w portfelu, jak wyglądają kartki, a dwa to mój dziadek, który mieszkał i pracował w Ożerowie, też faktycznie wstawał rano i on znowu chodził do tego mięsnego tam przy kablu i tam stał. Do kabla, tak? Tak. W każdym razie... W każdym razie, wie pan, było dużo tych pieniędzy, które nie miały wartości żadnej, te pieniądze. A w którym roku była wymiana pieniędzy? Później, to w 94 chyba, 94. 94. Tak, to z 4-0 obcięto. No tak. Ze 100 tysięcy się zrobiła złotówka chyba. Tak. Duża różnica. To pan jeszcze ma dużo ludzi do pytania. Tak, jeszcze dużo. No, w tej samej klatce, w drugiej klatce mieszkają pani Hirgertner. I ma dwóch uczniów, dwóch lekarzy, których uczyłam. Leszka i Tomucia. Wspaniale byli uczniowie, ale to geniusze. I mówiłam im, albo będziecie biologami, albo będziecie lekarzami. Wykształcili się na lekarzy. Ten starszy, czyli Leszek, jest tym lekarzem od Rżył. Odżył, robi te bypassy i tak dalej. Proszę pana, pracuje teraz w Niemczech, jest ordynatorem w pięknej klinice w Niemczech, zarabia krocie, a drugi jest lekarzem internistą w Rutce. Taka Rutka jest, taka lecznicza koło Markowa, Marki, koło Marek jest Rutka. Piękny jest tam szpital, to jest taki kombinat właściwie. Tam się jeździ na rehabilitację, na opatrunki, różne zabiegi i tak dalej. I ten Tomcio tam pracuje. A inni uczniowie? Słucham? A inni uczniowie? To moi, to wychowankowie moi. A więcej pani pamięta takich? Asów? Tak, pamiętam.
Teraz jest taki uczeń Zieliński. Jego rodzice mieli tą patkaciarnię. I nawet kiedyś jestem tutaj u Bolka w sklepie, a patrzę, a ja go bym nie poznała, no bo to młody był, teraz się zmieniają. A on: dzień dobry pani. Ja pamiętam, jak pani mi dała dwóje. Patrzę, mówię, ale ja nie pamiętam, nawet nie wiem, jak się pan nazywa. Zieliński z parkieciarni. Aha, no to wiem. Ale czy ja dałam dwóje, tego nie pamiętam. Dała mi pani dwóje, nawet powiedział z czego. A ja mówię: dobra pamięć pan ma. No na moje lata. A ja mówię tak: a ile pan ma tych lat? A mam 72. Ja mówię: a pan policzył, ile ja mam lat wobec tego? Nie liczę. Pani zawsze tak samo wygląda, mówi, co pani tam. No i proszę pana, czy pani wie, że jestem stomatologiem? Bardzo dobrym, bo mam dużo pacjentów. Ja mówię: no dobrze. No, mówię, to szkoda, że nie wiedziałam, bo poszłam do innego ucznia, do Stasia Łuczaka. On też jest pani uczniem, rozumiem. On mieszka tutaj na Spacerowej, ma gabinet piękny i u niego robiłam sobie zęby. Poszłam do Stasia, mówię: panie doktorze, proszę pani, nie jestem paniem doktorem, dla pani jestem Stasiu. Ja mówię: no dobrze Stasiu, zrób mi porządek w jamie ustnej, tylko pamiętaj, żebym nie wyjmowała zębów do szklanki. O tym pamiętaj. No zajrzał, przejrzał. No zrobię wszystko elegancko. No na pewno dużo rzeczy, ale wie pan, ja już mam luki, no pan musi to zrozumieć, że ja... Pan wyłączy to. Tego. Jak to po prostu skończyć jeszcze tą rozmowę? No, no może się jeszcze to, mogę podziękować pani za... No, niezadowolony pan jest, bo za mało, ale ja nic więcej nie wiem, będę klepać tam różne rzeczy, nie wiadomo co. W każdym razie... Milejka, ja poszłam, mówisz: słuchaj, podałam twoje nazwisko. A gdzie podałaś? A kto cię o to prosił?